Siemanko, witam punktualnie w poniedziałek o 19:30. Chyba, że oglądasz później. To wtedy nie witam, znaczy witam, ale wtedy ja jestem punktualnie, a ty nie. Musimy o tym poważnie porozmawiać. Witam w odcinku, w którym zrobię co w mojej mocy, żeby nie mówić o żadnej kanapce z żadnej sieci restauracji typu fast food, żeby w tym odcinku nie było żadnych matczaków. Młodych, starych, dużych, małych, żadnych. Będziemy kontynuowali dzisiaj politykę lżejszych tematów, może nawet tabloidowych, trochę. Dlaczego? Bo mam taki nastrój, a poza tym może w ten sposób łatwiej będzie zostawić mi cię... Kurwa, tak mówią coache na tych wszystkich takich filmach motywacyjnych, no nie? Żeby zostawić cię z pozytywnymi myślami... No... I co, chcecie kolejnych Polaków defekujących wam do ryja? Wiem, że chcecie, wiem, że po to tu jesteście, po to tutaj przyszliście, proszę, proszę bardzo, panie przodem. Superniania, celebrytka z TVN-u, martwi się tym, że jest inflacja. Gdyby nie było kłopotów, to mnie by tutaj nie było. Bardzo proszę teraz kawa na ławę wyłożyć, co się dzieje. I w związku z tym pokazuje nam tak zwany paragon grozy, prosto z knajpy w Warszawie. Sprawdziłem sobie, co to za miejsce, bo od dawna nie chadzam w miejsca w zasadzie knajpiane, ale kiedyś chadzałem, kiedyś zdarzało mi się i wiecie co? Byłem kiedyś w tej knajpie, byłem tam w towarzystwie mojego kumpla piastującego stanowisko senior art directora i w towarzystwie mojej kumpeli, która ma na koncie kilka płyt, jakieś występy na sopockich festiwalach i Fryderyki, czy tam nominacje do Fryderyków i nie mówię tego, żeby się chwalić, może trochę, ale przede wszystkim po to, żeby podkreślić, o jakiej knajpie mówimy. Jest z założenia dosyć drogiej, bo znajduje się w centrum Warszawy, a z drugiej strony w ogóle niedrogiej, jak na centrum Warszawy. A z trzeciej strony, właśnie dlatego, jest to knajpa, na przykładzie której pokazywanie inflacji i narzekanie, że w Polsce jest drożyzna, jest pomysłem chybionym, głupim, bezmyślnym, bezrefleksyjnym. Pani Supernianiu, próbowała pani kiedyś zrobić zakupy w Biedrze, może? Minimum 30 dni. 31 dnia możemy mówić o tym, że mózg zacznie przyjmować to jako coś swojego. No, chcę tylko podkreślić, że jako dowód na drożyznę pokazuję wam paragon z warszawskiej knajpy, drogiej albo niedrogiej, zależy jak na to patrzeć. Ze śniadania, w skład którego wchodzi więcej napojów niż jedzenia. Ktoś tu chyba miał kaca. I to jest ludzka rzecz. To jest ludzka rzecz. Ja też kiedyś miałem kaca. Co prawda bardzo dawno. Być może dawniej nawet niż Kamil Durczok. I pamiętam, że jak ma się kaca, to najgorzej jest na przykład być w sklepie. I wiesz tak. Kole. Sok. Ta woda wygląda też pięknie. To niebieskie mi jeszcze daj. Napoje w gastronomii są zawsze najdroższe w stosunku do cen sklepowych. Może jeszcze produkty śniadaniowe. Wie to każdy, kto czasami płaci za jedzenie. A, no i jeszcze to śniadanie było o godzinie 11. Czyli tak, śniadanie o godzinie 11 w drogiej bądź niedrogiej warszawskiej knajpie. Śniadanie na kacu. Zwykły dzień przeciętnego, statystycznego Polaka. Tak wygląda chyba, no nie? Tak wygląda życie. No dobra, ale dlaczego Superniania okazuje robić coś tak... Dlaczego Superniania robi coś tak bezmyślnego? No bardzo szybko okazuje się dlaczego. No bo jak się okazało... No kto sprawdza ceny, kiedy kupuje jedzenie? Jak człowiek jest głodny, jak ma kaca, no to... Chcę, żeby to śniadanie było czymś przyjemnym, a nie... Boże, żeby nie zostać dziadem krzyczącym na telewizor, próbuję zostać dziadem krzyczącym do kamery. Król już wyruszył. Czekaliśmy tylko na was, pani.
Witaj, Yennefer. Witaj. No i chuj, no i cześć. Jedyna prawdziwa Yennefer, Grażyna Wolszczak, przejechała się tramwajem i okazało się coś fascynującego. Zgadnijcie co? Możesz sprawdzić rozkład jazdy w internecie. To jest technologia, to jest XXI wiek, to jest szerzej. Jest jeden dzień w roku, w którym komunikacja miejska w Warszawie jest darmowa, no żeby promować jazdę komunikacją miejską zamiast blachosmrodami. I to jest ten dzień w roku, w którym ludzie z opłaconym biletem miesięcznym buldupią w internecie, czy miasto Warszawa zwróci im koszt biletu miesięcznego za ten dzień. Możesz wtedy tego dnia jeździć za friko, za darmożkę, free, za frajer, gratis. Między Bogiem a prawdą... Gratis to uczciwa cena. Yennefer wrzuciła takiego posta właśnie, żeby promować jazdę komunikacją miejską, a przy okazji napisała, że bardzo lubi jeździć swoim samochodem. A napisała, że bardzo lubi jeździć swoim samochodem, bo Volvo jej płaci za to, żeby pisała, że lubi jeździć swoim samochodem. Jestem jak okruch lodu, nie ugasisz nim pragnienia. I przytuliła za to hajs. Na 4 influencerów ratusz wydał 20 tysięcy złotych. I to nawet nie są jakieś strasznie oburzająco wielkie pieniądze za coś takiego. Aczkolwiek ja co roku w grudniu mam taką myśl, jak dowiaduję się, ile miasto Warszawa wydaje na świąteczne oświetlenie, żebyśmy mogli poczuć magię świąt i że te pieniądze też da się lepiej wykorzystać. Niedawno, rok, dwa lata temu, też już ktoś próbował wyliczać, ile miasto Warszawa wydało na influencerkę po to, żeby promowała picie kranówki, bo warszawska kranówka jest no całkiem zdatna do picia. O ile akurat Rafał Trzaskowski nie Tylko, że wtedy zapłacono influencerce za picie wody na YouTubie bodajże. Ta influencerka to była Arlena Witt, osoba, która robi zasięgi w social mediach, która kojarzy się z jakościowym contentem, bo zajmuje się nauką języka angielskiego i to jest spoko. I jeśli ktoś chciał, żeby ludzie dowiedzieli się, że warszawska kranówka nadaje się do picia, no to były całkiem dobrze wydane pieniądze. Natomiast tutaj zapłacono aktorce, której wiarygodność w internecie jest, no powiedzmy, że niższa. Zapłacono jej za to, żeby przejechała się tramwajem albo zrobiła sobie zdjęcie w tramwaju, przed tramwajem i napisała przy okazji, że lubi jeździć samochodem. Trzaskowski, oddawaj 20 tysięcy. Mogliście niedawno usłyszeć o tym, że Piotr Najsztub został uniewinniony. Tak naprawdę to nie. Znaczy tak. Znaczy nie. Znaczy tak, ale 2 lata temu. I z jednej strony fajnie i super, że media przypomniały nam, że chłop celebryta potrącił emerytkę na pasach, jadąc bez prawa jazdy, bez OC i bez ważnego przeglądu. Widzicie tą zapałkę w ustach z czystego złota, kurwa, stać mi na taki już, bo jest ten film. I niczym przysłowiowy Tomasz Hajto nie poniósł z tego tytułu żadnych konsekwencji. A z drugiej strony straszna beka i popis dziennikarstwa na szybko, bo tę wiadomość jako świeżego newsa tu i teraz podały, powtarzając po sobie wszystkie, no prawie wszystkie, większość, bardzo wiele internetowych redakcji w tym kraju. Natomiast sam Piotr Najsztub
dalej robi coś tam w Tok FM, no bo dlaczego nie? I na ten temat twierdzi... Stop! Prr. To, co twierdzi Piotr Najstup, nie ma najmniejszego znaczenia. Natomiast cała ta akcja przypomina mi, jak kiedyś na ekskluzywnym warszawskim Powiślu widziałem, że swojego suwa zatrzymuje na światłach, no, tych migających, na awaryjnych. Jak swojego suwa na światłach awaryjnych zatrzymuje na środku skrzyżowania, normalnie, na pasie ruchu, Olaf Lubaszenko. Tylko po to, żeby wpaść na moment do sklepu. I wtedy zrozumiałem. Nie tylko podatki powinny być progresywne, ale również mandaty. I to jest do zrobienia. Jedyne, czego potrzeba, to tak zwanej woli politycznej. Czyli jest to nie do zrobienia. Stary, to jest zbyt poważny kanał YouTube'owy, żeby zajmować się feudalnymi fantazjami jakiegoś prawnika, do tego fana Jordana Petersona, któremu marzą się pracownicy pracujący po 16 godzin dziennie, który ale udaje, że to jest szacunek dla ciężkiej pracy, mimo że nie ma szacunku tak naprawdę do zwykłych ludzi. A jak go zapyta, że podniesienie składek zdrowotnych, to cię jeszcze ofuka, że o Jezu, komuchy odbierają wolność. Weź mu powiedz, niech idzie do białego miasteczka na Alejach Ujazdowskich, tam w Warszawie, no tam protestują medycy. Niech powie im, że jak będą pracowali częściej, to częściej, więcej, częściej, ciężej, to odniosą sukces. I że mogą być kim chcą, tylko muszą właśnie ciężej pracować, czy tam więcej, no. Niech urzędniczkom z ZUS-u to powie i sprzątaczkom. Serio, marzę o tym, żeby taki chłop na starość usłyszał, jak już będzie zdychał na państwowej onkologii, bo prywatna medycyna nie zajmuje się leczeniem raka, niestety, o czym może nie wszyscy abonenci LuxMedów wiedzą. No, żeby usłyszał, że pielęgniarka akurat teraz nie może mu wymienić basenu, bo poszła się rozwijać, poszła pracować ciężko na swój sukces osobisty, poszła budować markę osobistą w internecie, rozumiesz? Minął rok od zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce, minął też rok od powstania i opublikowania tego rysunku. W opisie znajdziecie link do profilu autora, polecam serdecznie. I cieplutko. Pamiętam, jak w czerwcu tego roku Polskę obiegł news o martwym płodzie znalezionym w Ząbkowicach Śląsk. Cała Polska, włącznie z tymi najbardziej progresywnymi mediami spod znaku TVN-u czy Gazety Wyborczej, szukała sprawczyni śmierci tego płodu. I akurat tego samego dnia na profilu facebookowym ogólnopolskiego strajku kobiet odbywał się live. I myślę sobie, włączę, sprawdzę, może mówią coś o tej biednej babie z Ząbkowic Śląskich. Włączam, a tam siedzą chłopy w garniturach, a na samym środku tata Maty bajduży coś o standardach państwa demokratycznego. A ostatnio na rocznicowej manifestacji ogólnopolskiego strajku kobiet w Warszawie leciała piosenka Kazika. I myślę sobie, że w takim tempie za rok twarzą kobiet w Polsce będzie Dobromir Sośnierz. Ty, no ale co mnie obchodzi, że mu Tomek Lis przytakuje? Gdzieś ten człowiek chyba jest dosyć słabym doradcą, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, pod tym względem, że chłop chyba miał udar z przepracowania, co nie?
No. Poza tym on jest w stanie powiedzieć wszystko, co tylko pokaże, że nie lubi PiSu i lewicy. Własną żonę i córki by sprzedał. Nie za obalenie. Za to, żeby pokazać, i gdyby tylko miało to pokazać, że ich nie lubi. Poza tym ten chłop już kiedyś zaprezentował swój szacunek do drugiego człowieka. Dobra, to ja coś powiem z głowy. Lista pryszczy na dupie po prostu. To kurwa, to mają być blokady dróg, kurwa. Co to w ogóle jest? To cały dzień, kurwa, robiliśmy tą planszę, Grzesiu. I co to jest, kurwa, z Buczyn? Gdzie jest, kurwa, napisane, czy to jest droga krajowa, lokalna, czy jakaś? Skąd ci biedni ludzie, kurwa, mają to zrozumieć? Bo ja z tego nic nie rozumiem. Wypierdalamy tą planszę. Nie ma, kurwa, tej planszy. Z baranami po prostu nie można pracować. I wypierdol mi ten kawałek z białej. Kontaktujesz? Kurwa, po prostu... Nie mogę tego, kurwa. Jeszcze w grafice się zatrudnię komputerowej. I gdzie jest kancelowanko dla niego, ja się pytam. Warto za to wspomnieć, bo to było bardzo zabawne, że o ciężkiej pracy wypowiedziała się ostatnio Pola Lis, która ma w życiu 3 razy trudniej niż ty, bo musi 3 razy ciężej pracować w tej samej grupie medialnej, w której pracuje jej stary. A nie pracować, przepraszam, współpracować, bo czasami redakcje nawiązują współpracę z jakimiś dziennikarzami, tylko że zwykle trzeba mieć jakiś dorobek, jakieś już CV dziennikarskie, jakieś osiągnięcia. No, generalnie, trzeba mieć jakieś CV albo znanego ojca pracującego w tej samej grupie medialnej. Nie, przecież to nie może być tak, że ona dostała pracę po znajomości przez koneksję i nepotyzm, no nie? Na pewno tak nie było. Przecież Tomasz Lis to jest uczciwy człowiek. On stoi po tej dobrej stronie, demokratycznej. Więc dlaczego zatrudniono ją, i to w ramach współpracy w przeglądzie sportowym? Tu chodzi o czutkę. Trzeba mieć czutkę. Trzeba czuć temat, o jakim chcesz pisać. To wystarczy, żebyś została współpracownikiem lub współpracowniczką gazety lub portalu internetowego w Polsce. Trzeba czuć. Trzeba mieć nosa, zwyczajnie nosa. Let's say we are flirting with each other, then finally we decide to do it, but how? I bring with me how so that vulgar machine where you have plastic vagina and you put your penis in and you connect it to electricity and it shakes. You bring, I'm sorry, your plastic penis. No, don't worry, it will not be vulgar ending, that's the beauty. So we sit down and we say, let's do it. Okay, we do it. You plug in yours, I plug in mine, and you put your plastic penis into my plastic vagina, and then we see, okay, the machines are buzzing there, they're enjoying for us. And we can have nice tea and talk about philosophy or whatever. But I think to break out of this masturbatory artificial enjoyment, it has to be love. Ty no, ale ani Lisowi, ani Matczekowi nie chodzi o szacunek do ludzi, no daj spokój. Zauważ właśnie, że oni nigdy nie mówią o szacunku do ludzi, tylko o szacunku do ciężkiej pracy, cokolwiek by to miało znaczyć. To jest mechanizm fali, rozumiesz? To jest fala, jak w wojsku. Żeby ci, którzy przychodzą po tobie, mieli co najmniej tak samo źle, jak ty miałeś, albo gorzej. I tak mamy od lat 90. Taką dialektykę myśliwego i ofiary. Pana i niewolnika. No. Mistycyzm popkulturowy miał o tym ostatnio film. Jak masz wolne pół godzinki, to sobie obejrzyj. Quality contencik. No. Link w opisie będzie. Dobra. No nara. Ej, Matczak.
Matczak, uważaj teraz. Większość ludzi jest przeciętna, zgodnie z definicją. Nie wiem, czy wiesz, co to znaczy przeciętny. Nie da się tak, żeby wszyscy byli wyjątkowi. Ja wiem, że może naoglądałeś się filmów i wydaje ci się, że jesteś głównym bohaterem swojego filmu i że każdy ma film o sobie. Ale życie tak nie wygląda. Jak wszyscy pójdą odnosić sukces, to kto ci śmieci wyrzuci? Wywiezie. Kto ci śmieci wywiezie? Nie ma czegoś takiego jak szacunek dla pracy. Praca nie ma osobowości. Szacunek powinno się mieć do ludzi. Pało i nie. Nie każdy jest kowalem swojego losu. A ludzie niestety wierzą w to, co usłyszą od takich patafianów jak ty. A potem nagle okazuje się, że depresja jest chorobą cywilizacyjną. Nie ma społeczeństwa milionów self-made menów. Ja wiem, że popkultura nauczyła nas, że jesteśmy samotnymi wyspami i że może tobie opłacałoby się, żebyśmy wszyscy byli samotnymi wyspami. Ale to jest tylko i wyłącznie systemowe kłamstwo nastawione na to, żeby zrobić z nas jak najlepszych pracowników i przede wszystkim konsumentów. Ba, Wyborcza ostatnio opuściła artykuł, w którym ktoś pozwolił sobie na dywagację o tym, czy aby zadłużony pracownik to nie jest najlepszy pracownik. I z jednej strony fajowo, że jest dyskusja o pracy, bo przez cywilizacyjne opóźnienie mamy problem z takim właśnie kultem zapierdalanka i takimi gagatkami jak Matczak, którzy opowiadają ludziom, że jak będziesz ciężko i dużo pracował, to osiągniesz sukces. A nie, większość ludzi, którzy ciężko pracują, nie osiąga sukcesu. A z drugiej strony mam poczucie, że ta dyskusja trwa już zdecydowanie za długo, a z trzeciej strony, dlaczego jej twarzą musi być Matczak? Z każdą jego wypowiedzią ta dyskusja jest coraz bardziej kretyńska. I wiecie co? Po prostu odeślę was do dwóch postów na Facebooku. Jeden to profil o nazwie Radykalny Symetryzm, a drugi to post na profilu doktora Markiewki. Czytajcie doktora Markiewkę, który wyjaśnia takich neoliberalnych pacanów od lat. Możecie też przeczytać jego książki, bo są spoko, ale czytajcie też jego Facebooka. Ja wiem, że Facebook jest dla starych ludzi, więc mówię to tylko do 30-latków i starszych. Dobra, dobra. Obiecuję, że to już jest ostatnia około matczakowa rzecz w tym odcinku. I potem, i już na zawsze. To już potem będzie... Ogłoszę ten kanał strefą wolną od matczaków. Obiecuję. Poza tym tutaj mata będzie tylko pretekstem do tego, co chcę powiedzieć. Jedna z moich ulubionych dziennikarek, Żaneta Gotowalska, puściła w jednym z moich ulubionych portali, czyli na temat.pl, tekst o kanapce z McDonalda i o Macie, który promuje kanapkę z McDonalda. I pozwolę sobie przemilczeć, że w momencie, w którym to nagrywam, tekst dalej wisi w takiej postaci, w jakiej go parę dni temu zobaczyłem. Czyli jest tam napisane, że nie doceniamy, że młody Matczak jest doceniany. Pani tylko zawodowo pisze, więc dlaczego miałaby pisać poprawnie? Napisała też tylko jedną książkę. Na szczęście jest to książka o zespole Happy Set, więc nie wiem, czy ktoś ją przeczyta. Żartuję. Jeśli słuchasz zespołu Happy Set, ja nie będę cię oceniał. No nie? Ja naprawdę zdarza mi się słuchać bardzo złej muzyki i jestem z tego dumny. No, ogólnie rzecz biorąc, redaktor Gotowalska pisze, żeby nie robić dramy z tego, że typ, który jest idolem dzieciaków, promuje śmieciowe jedzenie. Bo to od rodziców zależy, czy ich dzieci jedzą w McDonaldzie, czy nie, a nie od reklam. No tak. Reklama nie ma żadnego wpływu na nic i dlatego jest to największa i najszybciej rozwijająca się branża, w którą rok do roku miliardy miliardów są pakowane przez największe światowe korporacje. To oni to po prostu robią dla rozrywki. To jest tak, że oni te pieniądze tam, a słuchajcie, no zróbmy sobie reklamę, bo nie mamy co robić z pieniędzmi, no nie? I już pomijam fakt, że cała ta kampania jest adresowana do młodych dzieciaków, a jednocześnie wymaga od nich kupienie tej kanapki, wymaga od nich zarejestrowania się w McDonald'owej aplikacji mobilnej, a więc jest to już... Więc wiecie, co to znaczy, no nie? Dane osobowe i tym podobne hece. Więc to nie jest tak, że Mata się sprzedał. Nie. To jest tak, że Mata sprzedał dzieciaki Molochowi, który chce wpychać w nie
kotlety z gówna. I wiecie, to jest takie dziennikarstwo, którego ja się autentycznie boję. Mimo że no mówimy tutaj o dość błahym, a może wcale nie, temacie. Ot, kolejna kanapka w maku, kolejny raper, kolejny celebryta reklamujący badziewie. To jest takie dziennikarstwo, które nie podważa sensu rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Nie sięga głębiej, nie pyta po co, dlaczego, nie bada związków przyczynowo-skutkowych. To jest takie dziennikarstwo, które bierze rzeczywistość taką, jaką jest i ją racjonalizuje, usprawiedliwia. I kiedy napotykam na taki tekst felietonowy, to jestem autentycznie przerażony tym, że tego typu ludzie, autorzy, tłumaczą świat masowemu odbiorcy. I tak jak reklamy mają wpływ na decyzje zakupowe i na to, czy te dzieciaki będą jadły tego hambuksa i popijały kolą, czy nie, tak samo tego typu pisanie ma wpływ na kształtowanie ludzkiego światopoglądu. I nie mogę przestać zastanawiać się nad tym, co jeszcze taka dziennikarka czy dziennikarz jest w stanie racjonalizować, usprawiedliwiać i mówić nam, że tak powinno być. Bo nie wiemy, jaka przyszłość nas czeka. Umówmy się, czasy są raczej niespokojne. A to jest taki level oportunizmu i no nie, to nie jest dziennikarstwo, to jest antydziennikarstwo. Jeśli zakładamy, że słowo dziennikarstwo jest jeszcze czymś nobilitującym, bo moim zdaniem już dawno nie jest. I im szybciej przejdziemy nad tym do porządku dziennego, tym lepiej będzie dla nas wszystkich. I jeszcze ważna rzecz na koniec. Mamy dzisiaj odcinek bardzo gastronomiczny. I tak też skończymy. Na granicy dzieje się to, co się dzieje. Coraz gorzej, coraz więcej, coraz straszniej, coraz bardziej legalnie i to nie tylko dzięki władzy, dzięki partii rządzącej, ale też dzięki największej partii opozycyjnej, która pomogła, mówiąc dosłownie i kolokwialnie, zalegalizować wywożenie dzieci do lasu na mróz. Tego typu ustawa przeszła przez Senat, gdzie przypominam, opozycja ma przewagę. Marszałek Senatu zagłosował, czy tam wstrzymał się od głosu. Tak naprawdę na jedno wychodzi w tym momencie. Do tego strajk kobiet przestał istnieć. I teraz tak, jeśli chcecie w jakikolwiek sposób pomóc kobietom, uchodźczyniom, które już są w Polsce i które starają się zaadaptować w społeczeństwie, żyć na nowo, żyć w tych nowych dla nich warunkach. Możecie im pomóc. Możecie im pomóc, tak jak pomaga im knajpa Kuchnia Konfliktu, która zajmuje się sprawami uchodźczymi od ładnych paru lat. I tak jak pomaga im Fundacja Kobiety Wędrowne. Dzień dobry, nazywam się Heidi Oliwa, Fundacja Kobiety Wędrowne i bardzo potrzebujemy Waszą pomoc. Potrzebujemy piekarni, potrzebujemy maszynę do, jak tam, maszynę, żeby rzezać dzieci, jak to, warzywa. I chcemy zrobić indywidualne programy, programy dla uchodźczyń, żeby oni mogli, takie mini pożyczki. I no oczywiście do początku my potrzebujemy pieniądze i Wasze wsparcie. Czekamy Was w Kuchni Konfliktu. A link do zrzutki znajdziecie w opisie, jako pierwszy z tych linków, które dzisiaj podaję. I to jest tyle na dzisiaj. Elo. Elo. No i co? I jajco. Elo. A! I jeśli doszliście aż tutaj do samego końca, to napiszcie w komentarzu, strefa wolna od matczaków. Chyba, że chcecie napisać coś innego, no nie? Może jakieś pytanie? Może chcecie napisać, co było super w tym odcinku, albo co nie było super? No.
Elo. Главная задача до тебя добраться и согреться. Во сне мне до тебя добраться и согреться невозможно. Под белой хрупкой снежной скорлупкой не бьется сердце мира, а мое едва-едва прикрыто шубкой. А что под снегом? Хочешь это знать ты? Правда хочешь это знать? Хочешь это знать ты? Правда хочешь это знать? Хочешь это знать ты? Правда хочешь это знать? А что под снегом ты? Хочешь это знать ты? Правда хочешь это знать? Хочешь это знать ты? Правда хочешь это знать? Хочешь это знать ты? Правда хочешь это знать? Хочешь это знать? Хочешь это знать ты?